To są najważniejsze informacje TKN24 Kański, Arkadiusz Góral. Witam i zapraszam. A o czym dziś? Mamy kino Pegas w Końskich już działa. Wybory samorządowe coraz bliżej. Śmierć w pożarze w Rudzie Malenieckiej. Radoszyce będą miały żłobek. Na kino Koneczczanie czekali przez długie lata. W walentynki, czyli w środę 14 lutego, oficjalnie otworzono w Koneckim Centrum Kultury kino Pegas. Pegas powraca więc do naszego miasta po wielu latach, a kino po ponad 15 latach przerwy. I Pegas, szanowni państwo, odfrunął. Doczekaliśmy się w Końskich, w mieście powiatowym, po wielu latach zabiegów kina Pegas, które z tą nazwą powróciło właśnie do naszego miasta, bo Pegas niegdyś u nas istniał. Kiedy w 2015 roku, pod jego koniec, na przełomie z rokiem 2016, zapytaliśmy mieszkańców Koneczczyzny o to, co jest najpilniejszą potrzebą w mieście i gminie Końskie, wtedy ponad 30% wskazało właśnie na kino i była to najczęściej wybierana odpowiedź. Minęło zaledwie albo aż 9 lat, i tego kina w Końskich się doczekaliśmy. Mamy dziś kino Pegas i pierwszy seans, którym jest walentynkowa dziewczyna influencera. A o tym, jak to kino Pegas odradzało się w Końskich, opowiedział nam burmistrz miasta i gminy Krzysztof Obratański. Od 2008 roku żyliśmy tylko wspomnieniami kina. Najbliższe było w Kielcach i to było miejsce najczęstszych pielgrzymek kinomanów. Kino powstało niełatwo i nie szybko, choć zostało zaplanowane od 2016 roku, kiedy gruchnęła z Sejmu informacja o tym, że będzie reforma oświaty i gimnazjum numer 2, które mieści się w tym budynku, w zasadzie przestanie istnieć. A ilość dzieci, sposób organizacji nowej 8-klasowej szkoły podstawowej wskazywał na to, że będziemy mieć z tym budynkiem raczej problem. I stało się tak, że ten problem przekuliśmy w sukces. Na miejsce szkoły miał powstać duży ośrodek kultury, dzisiaj wiemy, że już to Centrum Kultury. A od początku zamysłem było, żeby salę gimnastyczną, która jest na drugim piętrze, przekształcić na rodzaj uniwersalnej sali, w której będzie można wystawiać rozmaite sztuki, koncerty, koncerciki, ale też, żeby ona mogła służyć jako kino. Ponieważ przebudowywaliśmy ten budynek sukcesywnie, rok po roku, od piwnic, więc ci, którzy czekali z niecierpliwością na kino, mieli pecha, bo ono jest na drugim piętrze, dlatego powstało jako ostatnie. Kino, jak już wiemy, uruchomione zostało w środę 14 lutego i działa ono na pewnych zasadach, ma także swoje ceny biletów. O to dopytywaliśmy kierownika tego obiektu, Katarzynę Zasadzką. Dzień otwarcia oficjalnie kina po bardzo długiej przerwie. Jak będzie ono funkcjonowało? Jak będzie wyglądała kwestia biletów, może ceny, o co też często pytają nasi odbiorcy? Ceny są już ustalone. Jest to 19 zł bilet normalny i 17 zł bilet ulgowy. Cały repertuar będzie tak jakby na bieżąco uzupełniany z świeżymi premierami, czy będziemy musieli chwilę poczekać od takich oficjalnych premier? Z premierami będzie tak, że będą się pojawiać, ponieważ ogranicza nas trochę wielkość naszej sali i wymagania dystrybutorów, więc no niestety nie wszystkie premiery mogą wejść w danym miesiącu, natomiast będziemy ten repertuar uzupełniać. Obecnie kino ma działać wstępnie piątek, sobota, niedziela, środa w najbliższym czasie. Czy coś będzie się w tej kwestii zmieniało? Prawdopodobnie od marca będzie zmiana. Natomiast w tej chwili dostosowaliśmy repertuar też trochę pod ferie. I ponieważ mamy te seanse dla dzieci w środy i piątki rano, dlatego akurat te dni. Pojawiają się pytania o ulgi w biletach. Czy coś wiadomo więcej na ten temat? Na jakiej zasadzie będą przyznawane? Mamy ten bilet ulgowy. Oczywiście standardowo jest to dla dzieci do 12 lat, młodzieży szkolnej, seniorów z kartą seniora, dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to jest w regulaminie kina zamieszczone, więc po prostu można się z tym zapoznać. W jaki sposób można nabyć bilety do kina? Przede wszystkim można nabyć w internecie, tak jest najłatwiej. Oczywiście przez serwis biletyna.pl, o czym już informowaliśmy.
Natomiast startujemy również ze sprzedażą stacjonarną. W tej chwili przygotowania do tej sprzedaży są na etapie zakończenia. Na ten obiekt czekali przede wszystkim mieszkańcy, zatem oddajmy im głos. Usłyszcie Państwo, co mówią o nowym koneckim kinie. Ogólnie wygląda to bardzo fajnie, na pewno inaczej niż jak tutaj chodziłem do szkoły, grałem w siatkówkę. Zapowiada się to bardzo dobrze, także chyba będzie trzeba częściej tutaj zaglądać. Twoje lata na karku masz, to poprzednie kina koneckie pamiętasz? Tak, pamiętam. Pamiętam kino i Pegas, i Antyczne. Chodziło się na teleranek, zamiast czasem do kościoła. To taka może niechlubna sprawa, no ale tak. 13, 14 rzędy były najfajniejsze. Ale myślę, że tutaj już nowe kino, nowe zasady, inne nagłośnienie, zresztą bardzo ładnie gra. Więc chyba brakowało tego. Pierwsi widzowie w kinie Pegas, jak się tutaj podoba w tym miejscu? Zobaczymy, jak będzie. Na razie fajnie. Zobaczymy. Fotele? Wygodne, przyjemnie się siedzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak się udało zakupić bilety na ten historyczny seans? Bo się udało. Trudne. Nie, no raczej przez tydzień temu, chyba tydzień temu, czy jakoś więcej? Za dwa tygodnie. Nie było problemu. Po co jeździć do Kielc? Na miejscu. Zobaczymy wszystko. Coś oczekiwanego. Tak jest. Zapraszamy więc do odwiedzania kina Pegas, które mieści się w Koneckim Centrum Kultury przy ulicy Partyzantów w Końskich, do rezerwowania biletów poprzez system biletyna, a także stronę dekakońskie.pl, a także na miejscu w kasie kinowej. Do zobaczenia w kinie Pegas. Do tragicznego pożaru doszło w poniedziałkowy wieczór w Rudzie Malenieckiej. Zdarzenie miało miejsce w tak zwanym kantorze, czyli socjalnym budynku wielorodzinnym, w godzinach wieczornych. Niestety w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba. Po przybyciu na miejsce OSP Ruda Malenicka strażacy ewakuowali nieprzytomnego mężczyznę z jednego z pomieszczeń. Bardzo długo trwały czynności ratujące jego życie, w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety 49-latek zmarł. Sam pożar dosyć szybko dogaszono. Na miejscu pracowało 5 jednostek straży pożarnej. Inne zdarzenie związane z pożarem, ale już o bardziej kryminalnym charakterze, miało miejsce w Pile w gminie Końskie. Chwilę grozy przeżyli tam 71-letnia kobieta i 46-letni mężczyzna. W niedzielny wieczór pijany mężczyzna próbował spalić dom, w którym oni się znajdowali. 27-latek szybko został zatrzymany przez konecką policję. Wiemy już, że został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Inwestowanie w najmłodsze pokolenie ma być częścią strategii gminy Radoszyce na najbliższe lata, a pierwszym krokiem jest plan na otwarcie gminnego żłobka. W Radoszycach już w najbliższych miesiącach może powstać gminny żłobek. Warunek jest jeden – zainteresowanie rodziców tego typu usługą. Żłobek znalazłby się w tym samym budynku, w którym funkcjonuje przedszkole. Za 4 dni kończy nam się tak zwana trwałość projektu. Bo odnośnie żłobka próbowaliśmy już kilka lat temu, natomiast niestety trwałość projektu nas zmusiła do jednej rzeczy istotnej, żebyśmy przeczekali cierpliwie 5 lat. Tak jak powiedziałem, za 4 dni kończy nam się trwałość projektu i w tym momencie możemy rozszerzyć naszą możliwość tego właśnie budynku, nie tylko oddziały przedszkolne, ale również oddział żłobka. Gmina nie ogranicza ilości ewentualnych oddziałów. Będzie ich tyle, na ile rodzice wykażą zainteresowanie. Burmistrz Pękala apeluje o wypełnianie anonimowych ankiet z wstępnymi deklaracjami chęci przyprowadzania swoich pociech do żłobka. W tym celu, szanowni państwo, przygotowaliśmy dla państwa taką pewną ankietę, bo chcieliśmy się właśnie przygotować do tego, jak należy. I ta ankieta będzie udostępniona od 1 marca. Ona będzie właśnie do dyspozycji dla państwa w przedszkolu i będzie do dyspozycji również na stronie Urzędu Gminy Radoszyce. Zachęcam do wzięcia udziału właśnie w tej ankiecie. Wówczas byśmy zobaczyli skalę, ile osób by było chętnych, żeby skorzystać z tej możliwości. Jeśli będziecie, szanowni państwo, właśnie zainteresowani, wtedy wówczas następny etap, czyli nabory, a okres taki wakacyjny chcemy dostosować nasz oddział 1 czy 2, zobaczymy ewentualnie, prawda, jakie będzie zainteresowanie do właśnie
oddziału związanego z naszym żłobkiem. Również kadra przedszkola rozpoczyna już pierwsze kroki związane z przygotowaniem się do powstania oddziałów żłobkowych. Pojawia się po raz pierwszy możliwość, że możemy z tym problemem się zmierzyć. Tak jak wcześniej pan burmistrz wspomniał, kończy nam się trwałość projektu. W związku z tym zaczynamy podejmować pierwsze kroki w celu przynajmniej rozpoczęcia procedury tworzenia żłobka. Serdecznie Państwa zapraszamy do wypełniania ankiet. Chcemy zapoznać się z Państwa opiniami, chcemy poznać Wasze potrzeby i jeżeli tylko ta możliwość się pojawi, Państwa oczekiwania takie będą, wyjdziemy im naprzeciw i myślę, że z tym problemem się zmierzymy, znając pana burmistrza skutecznie. Gminny plan zakłada, że żłobek ruszy od 2 września, czyli od początku roku szkolnego 2024-2025. Trwają ferie zimowe. W ich pierwszym tygodniu zajrzeliśmy na zajęcia zorganizowane do jednostek kultury w Końskich, Gowarczowie oraz Stąporkowie. Ferie dla regionu świętokrzyskiego w tym roku zaplanowano w okresie od 12 do 23 lutego. Jednostki kultury z regionu zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia. Z naszą kamerą w poniedziałek zajrzeliśmy do Koneckiego Centrum Kultury. Pierwszego dnia pracownicy Domu Kultury zaprosili m.in. na zajęcia w pracowniach muzycznej, ceramicznej i multimedialnej. Natomiast w Sowie, w Parku Miejskim, zorganizowano warsztaty kulinarne. W tym roku zmienił się tryb zapisów na ferie. Prowadzone one były na pojedyncze zajęcia, a nie na całe turnusy. Mamy bardzo dużo zajęć dla dzieci od lat 7, bardzo wielką ofertę. Codziennie odbywają się zajęcia w naszych pracowniach. Mamy także wystawę pająków, która otwiera się od jutra. Mamy także popołudnia z planszówkami, zabawy i dla każdego coś miłego będzie. W godzinach od 11 do 13 w pracowniach odbywają się zajęcia. Po południu możemy z rodzicami przyjść na gry planszowe. Wystawa pająków będzie od 10 do 18 codziennie do niedzieli, także zapraszamy wszystkich. Zapisy prowadzimy już od stycznia, od końca stycznia. Zapisało się już ponad 120 dzieci. Nadal jeszcze mamy na drugi turnus sporo zajęć wolnych, więc jeszcze możemy kogoś zapisać. Codziennie, nawet dzisiaj, jak już zaczęły się zajęcia, to też zapisujemy dzieciaki. Myślę, że jeszcze będzie sporo miejsc, możemy zaoferować Państwu. Zgodnie z tą deklaracją zainteresowani cały czas mogą osobiście przychodzić do Centrum Kultury przy ulicy Partyzantów w Końskich, by zapisywać swoje latorośle na różne ciekawe i darmowe warsztaty. Ich wykaz prezentujemy Państwu teraz na ekranie. Podczas ferii KCK zaprasza najmłodszych także na darmowe seanse bajek w nowym kinie Pegas. Tutaj jednak miejsca już się wyczerpały. Dzieciom z gminy Końskie rozdano około 350 darmowych wejściówek. W Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Gowarczowie trwają legendarne ferie z GCK IB. Jesteśmy w trakcie popołudnia z planszówkami. To jest takie działanie integracyjne dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. I tak będzie w tym tygodniu, tak będzie też w przyszłym. No właśnie, jakie jeszcze atrakcje poza takimi spotkaniami nas czekają? Mamy działania zarówno przedpołudniowe, jak i popołudniowe. Mamy też wyjazdy, także mamy działania pracowni kreatywnej, sensorycznej, także bardziej manualnej i twórcze, ale też pracowni muzycznej, także troszkę będzie śpiewania. Był już roztańczony wieczór podczas balu walentynkowego, królewskiego notabene. Mieliśmy już wyjazd do kina, a w przyszłym tygodniu poza tymi dziełami pracowni jest również wyjazd do Nowej Słupi, do Parku Legend, a także nocowanka w Gminnym Centrum Kultury, także będzie się dużo działo.
jesteśmy w Stąporkowie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Dziś prowadzimy dla młodzieży przedszkolnej, głównie też dla młodzieży tutaj z gminy Stąporków, warsztaty o charakterze ludowym. Objaśniamy stroje ludowe obowiązujące w naszym regionie, zarówno w regionie kieleckim, świętokrzyskim, jak i w regionie opoczyńskim. Zajmujemy się też omawianiem narzędzi, które dawniej używano do prania, maślnice, kołowrotek, przędzenie. Omawiamy wszystkie te rzeczy, żeby jak najlepiej młodzież zapoznać z kulturą ludową, jaka dawniej obowiązywała. Teraz mamy też kontrabas jako instrument, też omawiamy sobie instrumenty. Uczestniczy nasz zespół ludowy z Mokrej w tych warsztatach, pomaga jakby namacalnie pokazać dzieciakom stroje ludowe, dziewczyny też tutaj tańczą, panowie grają i mamy takie warsztaty właśnie fajne dla młodzieży z gminy Stąporków. Co jeszcze poza takimi zajęciami dzieje się w gminie Stąporków z okazji ferii zimowych? Z okazji ferii u nas w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oczywiście są prowadzone różne zajęcia. Mamy też dla młodzieży wycieczki. Dziewczyny tutaj jako opiekunowie jeżdżą na wycieczki z dzieciakami. Jutro też mamy nową Słupię. Wczoraj była Warszawa, dzisiaj mamy te warsztaty. Przyszły tydzień też zapowiada się ciekawie. Zapraszam do oczywiście obserwowania naszej strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na Facebooku. Tam można wszystkie szczegółowe dane co do naszej działalności tutaj w trakcie ferii dla młodzieży z gminy Stąporków. Wszystko można przeczytać na stronie. No właśnie, i co dokładnie jest na następny tydzień planowane? Mamy właśnie wycieczki, jest też, tak jak mówię, w każdej dziedzinie, bo ja akurat zajmuję się od strony ludowej tutaj zespołami i też chciałbym jakby młodzież zapoznać z tą kulturą ludową naszą, a mamy też oczywiście stronę sportową, czyli mamy stadion, gdzie tam jest też, koledzy prowadzą siłownię, mamy też taką działalność, jest też piłka nożna, mamy klub, który działa przy, bo tak jak mówię, to jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, więc ten sport jest włączony w naszą działalność. Z kolei w Radoszycach zorganizowane zajęcia z okazji ferii dopiero przed nami. Jak co roku gmina Radoszyce coś przygotowała dla dzieci w ferie zimowe, co tym razem? Tak jak co roku przygotujemy i tym razem też mamy taki pakiet dla tych najmłodszych, ale również dla tych najstarszych. Szanowni Państwo, no oczywiście nasza hala będzie cały czas stała otworem dla naszej młodzieży, natomiast 3 dni właśnie ferie to są takie specjalne dni od godziny 10 do godziny 14 każdy dzień. I tak 19
luty, to jest poniedziałek, oferujemy dla wszystkich najmłodszych zjeżdżalnie, dmuchańce, oczywiście gry i zabawy, i to na całej powierzchni hali. Znów z kolei 20, czyli we wtorek, w tych samych godzinach, od 10 do godziny 14, to już są takie gry terenowe, jak również też będziemy starali się na terenie właśnie naszej sali gimnastycznej w Radoszycach zrobić escape rooma i tam też mieć właśnie te gry terenowe dla tych trochę starszych może dzieciaków. A taki ostatni dzień, czyli w środę, na sportowo, czyli sportowcy piłki nożnej, siatkówki, tenisa. Zapraszamy Was wszystkich na właśnie naszą halę od godziny 10 do godziny 14 będzie się działo. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do udziału właśnie w tych zajęciach. Przewidziane są też konkursy z nagrodami. Oczywiście będą niespodzianki, konkursy z nagrodami. Będą oczywiście nagrody rzeczowe. No teraz nie zdradzimy, ale na pewno to będą piękne niespodzianki dla Was. A to wszystko zobaczycie, jak przyjdziecie tylko do nas właśnie na halę gimnastyczną w Radoszycach. A już za nami ostatnia z tegorocznych studniówek. W Markizie bawiła się społeczność Starego Ogólniaka. W balu maturalnym udział wzięło 265 osób, w tym 115 tegorocznych maturzystów z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Relacje ze studniówki znajdziecie w naszym portalu, ale i w telewizji, między innymi po informacjach. Posłowie PiS, Anna Krupka oraz Robert Telus zorganizowali w miniony weekend otwarte spotkanie z mieszkańcami Końskich. Sobotni wieczór w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich gościli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka i Robert Telus. To w ramach organizowanych w całym kraju otwartych spotkań wolnych Polaków pod hasłem Bądźmy Razem. O całym cyklu spotkań opowiedział nam jeden z ich organizatorów w całym województwie, Łukasz Korus. Chodzi przede wszystkim o powrót do korzeni, o rozmowy z wyborcami, z ludźmi tutaj na dole. W każdym powiecie odbywają się spotkania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Dodam, że w każdym powiecie w Polsce, więc jest to bardzo duża ilość. Mamy zamiar zamknąć wszystkie powiaty do 24 lutego. Dzisiaj był Sandomierz, Opatów, teraz o godzinie 18 są Końskie. Natomiast o tym, jakie tematy są poruszane podczas konferencji z mieszkańcami, mówili nam już sami parlamentarzyści, byli ministrowie Anna Krupka oraz Robert Telus. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, co się w tej chwili w Polsce dzieje, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Brukseli, co się dzieje na Ukrainie. To są normalne tematy, które najbardziej interesują Polaków, wolnych Polaków, bo tak jak powiedziałem, jest to spotkanie, tak pan redaktor powiedział, jest to spotkanie wolnych Polaków. W całej Polsce się odbywają, w każdym prawie mieście, przez te weekendy, zeszły weekend, ten weekend i kolejny weekend to będą właśnie spotkania z Polakami. Właśnie będziemy rozmawiać o tym, co o zagrożeniu, które są przed nami, o zagrożeniach dotyczących przede wszystkim tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, że chcą nam coraz więcej ograniczyć naszych decyzji, polskich narodowych decyzji, coraz więcej kompetencji chcą nam zabrać do Brukseli. O tym trzeba z Polakami rozmawiać, o tym trzeba Polaków informować. Ale znów w drugą stronę. To, co ja najbardziej lubię, jeździmy też po to, żeby słuchać Polaków, żeby zadawali pytania, żeby przedstawiali swoje propozycje również. I to jest też bardzo ważny punkt każdego tego spotkania, a nawet nie wiem, czy nie ważniejsze, żeby właśnie słuchać Polaków, być z Polakami. I to jest nasz cel. Właśnie spotkanie w pełni otwarte to już taki konwenans, który będzie towarzyszył do samych wyborów, waszym spotkaniom? Mam taką nadzieję, że właśnie będziemy prowadzić. Zresztą, panie redaktorze, drodzy państwo, ja biorę udział w wielu spotkaniach. Nawet i gdy byłem ministrem z protestującymi rolnikami, powiem szczerze, ja te spotkania naprawdę lubiłem. Mimo, że nie były niektóre miłe, niektóre były trudne spotkania, ale ja lubiłem dlatego, że rozmowy zawsze przynoszą efekty. I to jest dla obydwu stron. I dla tej strony, która chce rozmawiać i przedstawiać swoje jakieś warunki nawet, ale i dla mnie osobiście. Także to są bardzo ważne chwile spotkania z Polakami. Naprawdę ich lubię. Jesteśmy
blisko Polaków, blisko mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wsłuchujemy się w ich głosy. Bądźmy razem, a wtedy zwyciężymy. Właśnie, spotkania w pełni otwarte. Tutaj może przyjść każdy. Jakaś część spotkań już za Wami. O co pytają mieszkańcy, o co pytają Polacy? Mieszkańcy pytają o bardzo różne rzeczy. W przypadku pana posła Roberta Telusa, który obecnie jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a był także ministrem rolnictwa, bardzo wiele pytań, tak w Sandomierzu, jak i w Opatowie, dotyczyło rolnictwa, przetwórstwa, opłacalności produkcji, ale także obecnych problemów rolników. Wczoraj przez całą Polskę przetoczyły się protesty rolników. Koalicja Obywatelska, koalicja 13 grudnia rządzi tak naprawdę 2 miesiące, a już rolnicy protestują, tak przeciwko decyzjom rządu, jak i decyzjom europosłów i Komisji Europejskiej, całej polityce unijnej, którą można nazwać Zielony Ład, a warto podkreślać, że w Unii Europejskiej prym wiedzie Europejska Partia Ludowa, której przewodniczącym był przez pewien czas Donald Tusk, a w której obecnie także znajdują się europosłowie Koalicji Obywatelskiej. To pokazuje, że Koalicja Obywatelska, takiej przedstawiciele w Unii Europejskiej, ale także ci tutaj w Polsce są tak naprawdę, prowadzą politykę, która jest bardzo niekorzystna dla polskich rolników, a tak naprawdę, która zwiastuje koniec polskiego rolnictwa w takim kształcie, w jakim my je znamy. My mówimy nie. Nie ma zgody na złe traktowanie rolników. Chcemy bezpieczeństwa żywnościowego Polski, które gwarantują polscy rolnicy, a silne polskie rolnictwo to polska racja stanu. W spotkaniu udział wzięli sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, ale i wielu działaczy na szczeblach gminnych i powiatowych. Wydarzenie otworzył szef powiatowych struktur PiS i starosta konecki Grzegorz Piec, a wśród publiczności zasiedli między innymi kandydat na burmistrza Końskich Jacek Werens, kandydatka do stanowiska burmistrza Radoszyc Urszula Przygocka, członek zarządu powiatu Dariusz Banasik, a także liczni radni gminni i powiatowi z naszego regionu. A pozostając przy polityce, ale już w bardziej lokalnym wydaniu, przypominamy Państwu, że wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze dla regionów wybory samorządowe. Zaplanowano je na 7 kwietnia. Poznajemy coraz więcej nazwisk i nazw komitetów, które wezmą w nich udział. W naszym portalu publikujemy pierwsze nazwiska osób, które zamierzają ubiegać się o fotele wójtów i burmistrzów. Wiemy, że na przykład w Stąporkowie z Dorotą Mukomską powalczyć zamierza związany z PSL-em Tomasz Kurzbart. Natomiast w Smykowie zadeklarowanych kandydatów jest już troje, w tym obecny wójt Jarosław Pawelec i były sekretarz Radosław Orzelski. Z kolei o powiat konecki powalczą kandydaci z takich komitetów jak KWW Ziemia Konecka, Trzecia Droga, Prawi i Solidarni, Koalicja Obywatelska oraz KWW Nowy Powiat, Nowa Gmina. Obecnie trwają rozmowy i układanki związane z listami wyborczymi. Oficjalnych kandydatów na radnych powinniśmy poznać po 4 marca, a chętnych do bycia wójtem lub burmistrzem można zgłaszać do 14 marca. A wszystkie szczegóły i informacje wyborcze na bieżąco zamieszczamy w naszym portalu tkn24.pl. Swoje oblicze zmienią dwa małe zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gminy Końskie. Mowa o miejscowościach Sforzyce i Przybyszowy. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej zbiorniki wodne w miejscowościach Przybyszowy oraz Sforzyce w najbliższych miesiącach zmienią swoje oblicze. Gmina Końskie wzięła udział w konkursie dotyczącym wsparcia małej retencji ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który prowadzi Unia Europejska. Samorząd, jak się później okazało, skutecznie aplikował o dotację na przebudowę zbiorników w Przybyszowach oraz w Sforzycach. Gmina Końskie złożyła dwa wnioski. Jeden dotyczył odbudowy, modernizacji zbiornika wodnego w Przybyszowach, drugi w miejscowości Sforzyce. Obydwa to są stare cieki wodne, które w pewnym miejscu zbierane są w stawy. Stawy są zaniedbane, bo przez lata nic nie było przy nich robione.
Wartość maksymalna dofinansowania do jednego wniosku to 500 tysięcy złotych. Nasze wnioski znalazły się na liście rankingowej na miejscach 15 i 16, które gwarantuje, że tak naprawdę my możemy liczyć niemal w 100% na dofinansowanie. W przypadku zbiornika w Przybyszowach to jest kwota nieco ponad 480 tysięcy złotych, natomiast w przypadku zbiornika w Sworzycach to jest nieco ponad 280 tysięcy złotych. Umowę na dotację gmina ma podpisać w marcu obecnego roku. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadań. Samych renowacji wspomnianych zbiorników wodnych możemy spodziewać się najwcześniej jesienią tego roku. W sobotę wieczorem na terenie jednego z kompleksów leśnych w gminie Stąporków spacerowicz ujawnił zwłoki w znacznym stanie rozkładu. Obecnie służby ustalają, kim mogła być ta osoba. Sprawdzają, czy to nie ktoś z bazy osób zaginionych. Według naszych nieoficjalnych informacji ciało wisiało na sznurze na jednym z drzew w lesie nieopodal Starego Grzybowa. Zmiany w Koneckim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowym kierownikiem został tam Szymon Biały. O tych zmianach mówi nam sam nowy kierownik, ale i dyrektor świętokrzyskiego oddziału ARIMR Piotr Żołądek. Szanowni Państwo, dzisiaj jest bardzo ważne wydarzenie. Ewakuujący wakat kierownika Biura Powiatowego w Końskich został obsadzony przez pana Szymona Białego. Miałem tę przyjemność, tą czynność administracyjną dokonać. Więc dzisiaj ta jednostka ma już swojego kierownika, który zapoznał się z obowiązkami, jakie na niego będą ciążyć. I mogę zagwarantować Państwu, że to jest osoba o niezwykle wysokich kompetencjach, twardych, zarówno również jak miękkich. Potrafi zarządzać zespołem ludzi, potrafi nimi kierować. Potrafi budować taką wspólnotę również pracowniczą. Będzie na pewno bardzo, bardzo pomocny nie tylko w elemencie zarządzania, ale również w kontakcie z rolnikami, którzy potrzebują dzisiaj takiej bardzo rzetelnej, jasnej informacji, jasnego przekazu i przede wszystkim pomocy w tych sytuacjach, które rolnikom będą sprawiały problemy. Także to jest dobra informacja dla wszystkich mieszkańców, rolników powiatu koneckiego. Dzisiaj jest to dla mnie wyzwanie kolejne w mojej karierze zawodowej. Dziękuję dyrekcji Agencji Restrukturyzacji za zaufanie, którym zostałem obdarzony. Z powiatem koneckim jestem związany od 2003 roku. Wówczas rozpoczynałem pracę w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, więc myślę, że zadania, które tu przede mną będą realizowane w sposób właściwy i im sprostam. Dokładnie 14 lutego, wiele lat temu, decyzją generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Jej komendantem został generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot. Dowództwu AK zostały podporządkowane największe organizacje zbrojne w kraju. Narodowa Organizacja Wojskowa, Siła Zbrojna Stronnictwa Narodowego i Bataliony Chłopskie, a także Organizacja Wojskowa Stronnictwa Ludowego. Z okazji 82. rocznicy tamtych wydarzeń. W minioną niedzielę w Końskich odbyła się uroczysta, patriotyczna msza święta. Udział wzięli w niej włodarze miasta i gminy, włodarze powiatu koneckiego oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Mszę sprawował ksiądz proboszcz Jacek Wieczorek. Z kolei w środę 14 lutego delegacja radnych oraz działaczy Światowego Związku udała się pod tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Hedzie Szaremu, która znajduje się na Koneckim cmentarzu. Złożono tam znicze oraz wieńce. Alkohol za 44 miliony złotych został sprzedany na terenie miasta i gminy Końskie w 2023 roku. Przyglądamy się dokładniej tym statystykom. Z roku na rok w gminie Końskie wzrasta sprzedaż napojów alkoholowych. W 2023 roku mieszkańcy oraz ich goście przepili 44 miliony złotych. W ubiegłym roku w mieście i gminie Końskie sprzedano w sklepach i lokalach gastronomicznych wszelkiego typu napojów alkoholowych za prawie 44 miliony złotych. Jest to wzrost w stosunku do roku 2022 o 3 miliony złotych. To są ogromne kwoty i one też pokazują skalę problemów,
które potem wynikają z nadużywania alkoholu. 44 miliony złotych to dużo na gminę Wielkości Końskich. Władze samorządowe przypuszczają, że za tymi statystykami w sporej części stoi Sielpia i sezon turystyczny w tej miejscowości. Nie da się tego jednak jednoznacznie wyliczyć. Znaczna część firm, które pracują na Sielpi, mają zintegrowane pozwolenie, ponieważ mają lokale również w Końskich, bądź sklepowe, bądź gastronomiczne i dla nich no to musielibyśmy prosić o wyliczenie precyzyjne z podziałem na punkty sprzedaży. Sprzedaż alkoholu w najnowszym raporcie rozgraniczono na tę dokonaną przez sklepy oraz tę we wszelkich lokalach gastronomicznych. I tak, w sklepach napoje alkoholowe do 4,5% sprzedały się za nieco ponad 17 milionów złotych. Alkohole od 4,5% do 18% w sklepach sprzedano za 3 miliony 800 tysięcy złotych. Natomiast alkohole powyżej 18% w sklepach sprzedano za nieco ponad 20 milionów złotych. W lokalach gastronomicznych kwoty te były niższe. I tak, napoje alkoholowe do 4,5% sprzedawały się tam za nieco ponad milion złotych. Alkohole od 4,5% do 18% to wartość 1,5 miliona złotych. A alkohole powyżej 18% w lokalach gastronomicznych sprzedały się za 5,5 miliona złotych w 2023 roku. Kilka miesięcy temu mieszkańcy Modliszewic drżeli o środki na doposażenie swojej świetlicy wiejskiej, które wstępnie wygrali w budżecie obywatelskim. Teraz już wiemy, że ta historia ma swój szczęśliwy finał, bo świetlica została doposażona. Nie z budżetu obywatelskiego, a ze zwykłego budżetu gminy Końskie zakupione zostało doposażenie do świetlicy wiejskiej w Modliszewicach. To zgodnie z deklaracjami władz gminy, które kilka miesięcy temu unieważniły projekt w budżecie obywatelskim dotyczący tych zakupów z przyczyn formalnych. Sprawa ma szczęśliwe zakończenie, a najszczęśliwsze są dzieci, które teraz mogą korzystać z zakupionych przedmiotów podczas zajęć organizowanych w ferie zimowe. W listopadzie członek Rady Sołeckiej Szymon Majewski oraz sołtys Modliszewic Ewa Nowak informowali opinię publiczną o tym, że zwycięski w budżecie obywatelskim projekt dotyczący doposażenia miejscowej świetlicy nie zostanie zrealizowany decyzją gminy Końskie. Burmistrz Krzysztof Obratański tłumaczył to wtedy problemami formalnymi, a następnie zapewniał, że pomysł i tak zostanie zrealizowany, ale już w normalnym, a nie obywatelskim trybie. Więcej o tej sprawie znajdziecie w osobnym materiale, a odnośnik do niego także w najnowszym artykule. I słowa burmistrza zostały dotrzymane, o czym informuje nas sołtys Ewa Nowak. Zajęcia zostały zorganizowane dla dzieci, ferie zimowe. Mają tutaj dzieci wyposażenia, czyli tak, pufy zakupiliśmy, materace, tablice edukacyjne, warcaby, klocki, one chyba 3D się nazywają. Mamy gry do Cymbergaja, piłkarzyki. Mamy też do ping-ponga gry. Dzieci będą miały zajęcia również z lepienia gliny. Zakupiliśmy glinę. Będą wyrabiać sobie różne figurki, a później zawieziemy to do pana, który nam wypali. Te środki dla dzieci zostały zakupione z funduszu gminnego, który otrzymaliśmy w kwocie 150 tysięcy. Taki obrót sprawy cieszy szczególnie dzieci z sołectwa Modliszewice, które ferie mogły rozpocząć od zajęć, korzystając podczas nich z nowego sprzętu w swojej lokalnej świetlicy. A włodarze Końskich deklarują, że w niedalekiej przyszłości świetlica w Modliszewicach przejdzie także gruntowny remont. Ta przebudowa jest nie tylko planowana, ale ona uzyskała wsparcie z Polskiego Ładu, z tego programu przeznaczonego dla gmin popegeerowskich i mamy możliwość wykorzystania milionowej dotacji dla przebudowy tej świetlicy. W tej chwili jesteśmy po inwentaryzacji tego budynku i na etapie sporządzenia koncepcji, która będzie jeszcze dyskutowana z przedstawicielami lokalnej społeczności. Budynek jest dosyć złożony, dlatego że on powstawał elementami w różnym czasie, z różnych materiałów i w różnym kształcie architektonicznym. Dzisiaj na przykład nie musimy utrzymywać odrębnego garażu dla Straży Pożarnej, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w Modliszewicach ma odrębny lokal z dwoma pięknymi garażami, zakupiony w ubiegłych latach przez gminę i wyremontowany. Więc tę część scalimy z budynkiem głównym,
To samo dotyczy części, która była dobudowana i jest w złym stanie technicznym i która przez lata służyła jako filia biblioteki publicznej. Cały budynek wymaga termomodernizacji, wymiany dachu, scalenia architektonicznego i przebudowy instalacji wewnętrznych. Ale to, jaki będzie układ wewnętrzny, z jakim przeznaczeniem, to będzie tak naprawdę decyzją podjętą po konsultacji z właścicielami i użytkownikami, czyli z miejscową społecznością. Problem jest taki, że musimy wcześniej zawrzeć umowę z właścicielem budynku, bo formalnie właścicielem jest wspólnota gruntowo-leśna wsi Modliszewice. Ona dopiero w czerwcu ubiegłego roku uzyskała stosowny wpis w księgach wieczystych, więc nie była ta świetlica wcześniej możliwa do zainwestowania ze strony gminy, bo nie był ustalony tak naprawdę prawny właściciel. Teraz myślę, że 1 100 000 zł, które mamy w budżecie na tę inwestycję, to jest kwota, która wydaje się być no, właściwa czy zdolna do tego, żeby pokryć koszty dosyć radykalnej przebudowy, zwiększenia funkcjonalności. W ten sposób myślę, że budynek, który dzisiaj jest jednym z największych budynków takich wiejskich, no może zyskać na bardzo dużej funkcjonalności, bo ze względu na to, że on powstawał, jak powiedziałem, fragmentami dobudowanymi, doklejanymi, ze względu na to, że był rozmaicie wykorzystany, bo oprócz części garażowej, części świetlicowej, tam była część wydzierżawiona na potrzeby sklepu, a część to filia biblioteki, dzisiaj będzie można pod jednym dachem w sposób racjonalny, myślę, zagospodarować tą przestrzeń w sposób, który byłby oczekiwany przez miejscową społeczność. I kiedy jest start budowy? Start budowy prawdopodobnie jeszcze w tym roku, dlatego że w tej chwili, jak powiedziałem, powstaje koncepcja. W oparciu o koncepcję, po jej jakby uzgodnieniu z lokalną społecznością, powstanie program funkcjonalno-użytkowy i ogłosimy przetarg na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, dlatego że no, część tego zamiaru przekształcenia będzie wymagała jednak pozwolenia na budowę i w związku z tym no, inna forma byłaby dużo bardziej skomplikowana. Czyli najpierw musielibyśmy zlecić wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej, a to zawsze jest czas. W sobotę, szanowni państwo, od godziny 20 wszyscy siadamy przed telewizorami i oglądamy nie TKN24, a drugi program Telewizji Polskiej. To dlatego, że wystąpi tam dyrektor Koneckiego Centrum Kultury, muzyk związany z Konecczyzną, Piotr Salata. Salata zaprezentuje się w wielkim finale The Voice Senior i ma on dużą szansę na wygraną tego programu, ale do zwycięstwa potrzebuje SMS-ów, głosów telewidzów. Każdy z nas może go wspomóc. Podczas finału Piotr zaprezentuje dwie piosenki, na które widzowie będą mogli oddawać swoje głosy systemem SMS. Program zaczyna się o 20:00, 17 lutego w TVP2, ale dopiero w drugiej części widowiska, prawdopodobnie około godziny 21:00, może 21:10, zostaną zaprezentowane finałowe piosenki, podczas których widzowie będą mogli oddawać głosy. Zwycięzca The Voice Senior otrzyma 50 000 zł oraz tytuł najlepszego głosu. Trzymamy kciuki za koniec Szczanina. I pozostały nam jeszcze zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, choć w tym tygodniu będzie to tylko jedno wydarzenie. Piątek, 23 lutego, godzina 18, Koneckie Centrum Kultury, wernisaż wystawy malarstwa i rzeźbiarstwa Łukasza Milaka-Kalinowskiego. Wstęp wolny. I to wszystko w tym wydaniu najważniejszych informacji TKN24 Końskie. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.